I zaczynamy. W poprzednim występie przy startowej widzieliśmy bardzo dobre spotkanie na bardzo dobrym poziomie. Dominik Więcek na lewej stronie boiska. Dogranie wstecz i już okazja, poprawka i już! Która to? Druga minuta spotkania i otwierają rezultat meczu goście. Do bramki trafił najlepszy strzelec Kaliny, Denis Matuszewski. Przedziera się środkiem boiska Kacper Staszkowian, autor dwóch bramek w ubiegłotygodniowym meczu. I oto, proszę Państwa, zaskakująco zgoła, sensacyjnie, już w piątej minucie meczu 2-0 prowadzenie Kaliny Gubin. Tym razem efektowne, płaskie uderzenie przy dalszym słupku bramki Jakuba Łobody. Trenerze, kończąc relacjonowanie pierwszej połowy spotkania, użyłem takiego określenia, pytania. Kto podmienił rekord? Nawiązuje do postawy Bielszczan przed tygodniem w meczu z MKS-em Kluczbork, no i diametralnie innej w pierwszej części gry z Kaliną. Dzisiejszą odprawę oparłem na tym, że wchodzimy w pewien sposób na jakąś tam górę i chcemy, żeby ten Kluczbork był takim krokiem, który pokazuje, jak pracujemy i jaki będzie rekord w tym sezonie, bo uważam, że ten Kluczbork to był taki rekord, który chciałbym widzieć. Scenariusz meczu i przeciwnik, który postawił pewne warunki, pokazał na to, że ten krok dzisiaj jakby będzie bardzo ciężki. Czyli w tych górach pada deszcz, są śliskie kamienie i też o tym mówiłem, ale my ten krok zrobiliśmy dzisiaj. Rekord, mam nadzieję, że chciałbym bardzo jako trener, żeby wygrywał zawsze, żeby wygrywał w pewnym stylu, ale mam też świadomość tego, że to miejsce w tabeli, w którym teraz jesteśmy, spowoduje to, że przeciwnicy nie będą przyjeżdżać po srogie lanie, tylko będą przyjeżdżać, żeby przełamać się właśnie na liderze. Natomiast rozpoczynając relacjonowanie drugiej części meczu, zadałem takie retoryczne pytanie. Kiedy już padły dwa gole, zaraz na wstępie, kto odmienił rekord? Rekord odmienił się sam. Jeśli mogę uchylić rąbka tajemnicy, pokazałem chłopakom mnie z innej strony, krzyczącego, wyzywającego ich, bardzo niemerytorycznego. I zapytałem ich, czy kiedykolwiek takim stanie mnie widzieli. Odpowiedzieli, że nie. Ja nie widziałem takiego rekordu panikującego, w którym jest chaos, w którym są złe emocje. I jakby chciałem całkowicie je zatrzeć. Oczywiście później z pewnymi informacjami dotyczącymi tego, żeby poprawić naszą grę. Rekord podniósł się sam. Oni nie potrzebują trenera. Po prostu czasami, tak jak mówię, jestem wszystkim przeciwnik, który delikatnie skrobie nam te pięty, ale całe szczęście, że mój zespół się podniósł i odniósł kolejny. Czy dałoby się to, sprowadzając wszystko do poziomu murawy i spraw stricte piłkarskich, i choćby jednym zdaniem określić to, co dziś wydarzyło się przy startowej 13? Stricte po piłkarsku. Nie wyszliśmy z szatni, jeśli można mówić stricte po piłkarsku. Nie wyszliśmy z szatni, w pierwszej połowie dostajemy dwie bramki, to tak trochę o wyniku, a później stricte piłkarsko poprawiliśmy pewne zachowania taktyczne, których przeciwnik bardzo mocno korzystał w pierwszej połowie. Zmieniliśmy ustawienie naszych szóstek w pionie i uważam, że wtedy w drugiej połowie lepiej zaczęliśmy zbierać drugie piłki. No a odpowiedź, która była czy to Świderskiego, czy to Walusia w drugiej połowie i dodała nam tlenu i wiary w to, że my już nie przegramy na tym boisku. No, na pewno słowo klucz to szybkość. Szybkość grania dzisiaj musi się zmienić zespoły rekordu. Świderski, ależ uderzenie, ależ strzelił, ależ zwiódł, wywiódł w pole kompletnie Chrabowskiego. Jak trwoga, to do Świderskiego. Ależ to szybko zrobił. Fenomenalnie, słuszna podpowiedź tutaj z boku, niczym futsalowy pivot. Tak, mamy bramki, mamy emocje, mamy zaskoczenia i... Świderski, prostopadłe zagranie do Walusia, pole karne, Waluś i już 3-2 prowadzenie rekordzistów. No i dokładnie to, co uczynili gracze Gubina na otwarcie, to uczynił zespół rekordu na otwarcie drugiej części spotkania. Diametralnie inny zespół pojawił się na murawie od 46 minuty meczu, natomiast druga konkluzja na podstawie tych pierwszych minut drugiej odsłony jest taka dotycząca Gubinian. No, kompletnie nie dojechała obrona, tymczasem Kamiński. Filip, czy po spotkaniu z Kaliną Gubin nie jest taka część ciała, która cię nie boli? Szczerze, byłem faulowany bardzo dużo razy, wszystko mnie boli. Ale myślę, że do poniedziałku będzie dobrze. No, chyba tyle razy jeszcze nie byłeś w życiu na murawie w trakcie spotkania, co w tym spotkaniu. No, bardzo dużo mnie faulowali, ale dostali żółte, to naprawdę na plus. Ale ze wszystkich statystyk i tego, co na plus, najważniejsze to dwie bramki. To najważniejsze, w końcu wpadło. Ale początek meczu był, no powiedzmy, taki sobie.
no, dostaliśmy dwa gongi, tak powiem. I fajnie, że udało się nam podnieść. Może nie udało się, podnieśliśmy się i to najważniejsze. No, indywidualnie też nie było za ciekawie, przynajmniej na początku. Kilka wyborów takich. No, można było pokusić się o lepszą finalizację, podanie. No jasne, że tak, ale fajnie, że te dwie bramki wpadły. Gratuluję wysokiej dyspozycji, no i zwycięstwa. Dziękuję bardzo.